Potem 26 sierpnia 2017 roku odbył się trzeci piknik integracyjny mieszkańców Desna i Krzewiny, sfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego obu miejscowości, wsparty przez gminę Halinów i Gminne Centrum Kultury. Poza tym organizatorom udało się pozyskać kilku sponsorów. Dużym zainteresowaniem cieszył się turniej strzelecki. Nie mniejszym turniej siatkówki plażowej. Wraz z burmistrzem Adamem Ciszkowskim nagrody wręczali radny Andrzej Piekuciński, który był głównym organizatorem pikniku, oraz radna Edyta Woźniakowska, sołtys Krzewiny Anna Jackiewicz i sołtys Desna Leszek Gomulski. W turnieju siatkówki plażowej puchar burmistrza Halinowa zdobyła drużyna MDK Sulejówek. Niestety, z tego co mi wiadomo, nie mamy przedstawiciela zespołu, który wygrał puchar burmistrza. Czy jest? MDK. Zespół MDK Miejski Dom Kultury Sulejówek. I nagrodą główną jest puchar burmistrza Adama Ciszkowskiego. Jedna piłeczka, ale mamy coś ekstra. To są tak zwane kupony podarunkowe na 200 zł, które panowie mogą sobie zrealizować w sklepie Decathlon. Drugie miejsce, rebelianci. Gratuluję wam serdecznie, to jest bardzo drugie miejsce. Życzę dalszych sukcesów. Tutaj koledzy, trenujcie jeszcze więcej, to będzie za pierwsze miejsce. O, brawa, brawa. Brawa. Oby w następnym roku było jeszcze lepiej. Gratulacje jeszcze raz. Dziękujemy. A trzecie, drużyna Elektrosystem. Chodźcie do środka do zdjęcia. Gratuluję wam serdecznie, bardzo dziękuję. Rzeczywiście to jest dla was piłka, żebyście trenowali, żeby za rok było pierwsze miejsce. I tutaj pamiątkowy puchar z oddziału, który nie był. Gratuluję serdecznie i brawa dla was. Brawa. Brawo. Jak pamiętacie, Elektrosystem wspierał nas w tamtym roku, robiliśmy zbiórkę odpadów elektrycznych, elektronicznych, rozdawaliśmy sadzonki. Fundacja Chlorofil, która robiła zabawy ekologiczne dla dzieci dzięki uprzejmości Elektrosystemowi, więc jeśli możemy, dziękujemy wielkimi brawami. W turnieju strzeleckim w kategorii Open pierwsze miejsce zajął Leszek Gomulski, sołtys Desna. Szanowni Państwo, ale to jest wyzwanie, bo ta nagroda ma swoje konsekwencje. Niestety, to jest piłka PZPN-u z podpisem pana prezesa Bońka. I tak jak żeśmy ustalali w tamtym roku, osoba, która zdobywa tą nagrodę, jest zobowiązana rok później na piknik przynieść tą piłkę z podpisami co najmniej trzech sławnych ludzi ze świata sportu. Więc Leszku, życzę powodzenia. Drugie miejsce zajął Adam Ciszkowski, nasz burmistrz. Gratulacje. Trzecie. A trzecie pani Barbara Banaszek. Podczas pikniku swoje stoisko miał zakład komunalny w Halinowie. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, malowania buziek, wesołego miasteczka. Malowania koszulek, wykonywania prac plastycznych.
Finałem był konkurs ekologiczny. Partnerem i sponsorem nagród była organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Elektrosystem. Podczas pikniku nie mogło zabraknąć grochówki przygotowanej przez karczmę A2, pieczonych kiełbasek oraz ciast przygotowanych przez gospodynie domowe. Wszyscy bawili się do późnych godzin nocnych przy muzyce kapeli z uśmiechem z Ożarowa Mazowieckiego oraz zespołu Efekt. Piknik integracyjny mieszkańców Desna i Krzewiny, kolejny, już trzeci, wspaniała impreza. Muszę pogratulować serdecznie wszystkim organizatorom, przede wszystkim mieszkańcom tych sołectw za to, że zorganizowali się, że potrafili tak wspaniałą inicjatywę przeprowadzić, zorganizować. Muszę powiedzieć, że jestem dumny z moich mieszkańców.